Cześć, witajcie w kolejnym filmie dotyczącym modyfikacji drona Cyma X8C. W trzeciej części pokażę Wam, jak zwiększyć jakość nagrywania filmów poprzez zakupienie nowej, lepszej kamerki. Zapraszam. Czego będziemy dziś potrzebować? Drona Cyma X8C, X8W lub X8G, naszej nowej kamerki sportowej oraz kilku rzeczy do wykonania mocowania, ale o tym powiem później. Na wstępie powiem tak. Cyma X8C uniesie GoPro bez problemu. Lecz wiadomo, im lżej, tym lepiej. Lżejsza kamera mniej waży, a to pozwoli na zwiększenie czasu lotu oraz stabilności w powietrzu. Ja zakupiłem kamerkę Mobis Action Cam, nagrywającą w rozdzielczości Full HD 1080p, 30 klatkach na sekundę, za około 300 zł, i każdemu mogę ją polecić. Dla X8C będzie idealna. Zapraszam do obejrzenia recenzji tej kamerki na moim kanale. Link pojawi się gdzieś tutaj. Do Cymy X8C polecam bardziej kupić kamerkę Mobis Action Cam lub Runcam HD, ponieważ są małe, lekkie i jak na swój rozmiar nagrywają materiał świetnej jakości. Przykłady kamerek, których możemy użyć w tej modyfikacji. Oczywiście to nie są wszystkie kamery, podaję tylko te, które są najbardziej znane. GoPro Hero 2, 3, 3 Plus, 4, SJ Cam, wszystkie modele, Mobis Action Cam, Runcam HD oraz Runcam HD 2, Xiaomi 808 hashtag 16. A teraz do rzeczy. Odłączamy kabel mini jack od zasilania kamery oraz odpinamy całą kamerę. Teraz musimy przymocować naszą kamerkę do drona w taki sposób, aby uniknąć efektu yellow, czyli falowania obrazu. Wykonałem taki uchwyt do mojej kamerki Mobius, który eliminuje nam efekt tak zwanego yellow. Wygląda on mniej więcej tak. Do jego wykonania użyłem dwóch opasek zaciskowych, plastikowej karty, rzepu, gumek recepturek oraz pianki. Przydatnym również nam, kiedy wykonujemy to mocowanie, może być dziurkacz i nożyczki. Opowiem Wam może mniej więcej, jak to zrobiłem. Kartę przeciąłem na pół. W każdym rogu zrobiłem po dziurce, przez które przełożyłem opaski zaciskowe. Kamerę do uchwytu mocujemy za pomocą gumek recepturek, a uchwyt do drona za pomocą samoprzylepnego rzepu. To bardzo proste. Mocowanie najlepiej zróbcie sami. Wszystko zależy od wagi kamerki. Im lżej, tym lepiej. Teraz przystąpię do zamocowania kamerki Mobis Action Cam w mocowaniu eliminującym falowanie obrazu. Kamerkę przekładamy przez te gumki recepturki. Ustawiamy w dogodnej dla nas pozycji. Jak widzicie, ja tych gumek dałem kilka, aby raz w razie uszkodzenia, pęknięcia jednej z nich nic nie było, a dwa, aby stabilniej cała kamera była trzymana. Jak już widzicie, kamera została przymocowana do mocowania. Wszystko jest idealne. Teraz pozostaje nam tylko przykleić ją na rzep. I wszystko jest ok. Jeśli zakładacie kamerkę odwrotnie, tak jak ja, czyli do góry nogami, to pamiętajcie, aby wcześniej w ustawieniach kamery obrócić nagrywany obraz o 180 stopni lub obrócić go przy obróbce również o 180 stopni. Oto tak prezentuje się quad z naszą kamerą. Jak widzicie, wszystko jest ok. No to teraz czas polatać.
A teraz krótki filmik, na którym zobaczycie obraz z kamerki Mobis Action Cam założonej do drona Syma X8C. Wszystko. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.